Jesteśmy w Piasecznie na rozdaniu nagród na podsumowanie roku sportowego 2019. W tym roku przyznano ponad 132 nagrody i dwie nagrody dla sportów indywidualnych i dwie nagrody dla sportów drużynowych. Oprócz tego w najbliższej przyszłości zostaną rozdane też stypendia dla zawodników, którzy osiągnęli największe sukcesy w roku 2019. Docenieni zostali również sponsorzy, także trenerzy, jak i działacze. Dziękujemy bardzo gminie Piaseczna za wsparcie finansowe dla wszystkich klubów, które działają na terenie Piaseczna. Mamy dzisiaj niezwykle przyjemne zadanie, ponieważ nie dość, że będziemy próbowali grać, to jeszcze będziemy prowadzili razem z Pawłem dzisiejszy wieczór. A kultura fizyczna, proszę Państwa, to część składowa kultury społeczeństwa, obejmująca działania związane z dbałością o zdrowie, budowę i postawę ciała, rozwój fizyczny człowieka oraz kształtowanie i doskonalenie jego zdolnień ruchowych, ale także sprawności i wydolności fizycznej oraz systemu zachowań i potrzeb indywidualnych, ale także społecznych. Dzisiaj będziemy o tym mówić, a teraz proszę o zabranie głosu zastępcę burmistrza miasta i gminy Piaseczno, panią Hannę Kłakowską-Michalek. Witam Państwa bardzo serdecznie. Pozwolę sobie w imieniu pana burmistrza Daniela Kutkiewicza czytać list do Państwa. Burmistrz niestety przebywa na zwolnieniu i nie mógł z Państwem dzisiaj uczestniczyć, w tej uroczystości sportowej, za co przepraszam, ale mam list burmistrza do Państwa. Miło nam gościć na dzisiejszym spotkaniu reprezentantów środowiska sportowego z terenu gminy Piaseczno, zawodników, trenerów oraz działaczy sportowych, wszystkich naszych klubów sportowych. To właśnie dla Was dzisiaj się tutaj zebraliśmy i będziemy składać Wam podziękowania i gratulacje. Witam też serdecznie zaproszonych gości, przyjaciół piaseczyńskiego sportu, przedstawicieli różnych środowisk oraz instytucji, a także nasze lokalne media. Dziękuję, że przyjęliście zaproszenie na naszą sportową uroczystość. Organizacja sportowego podsumowania roku jest już kilkunastoletnią tradycją, a w tej formule, czyli gali, która odbywa się na obiekcie Stadionu Miejskiego, spotykamy się już po raz szósty.
Śmiało możemy powiedzieć, że jesteśmy sportową gminą. Zarówno pod względem nakładów w infrastrukturę sportową, działalność i rozwój klubów sportowych z naszego terenu, jak i indywidualne osiągnięcia naszych sportowców. W tym roku na kulturę fizyczną i sport piaseczyński przeznaczyliśmy w budżecie ponad 16 milionów. Ponad 3 miliony to kwota, która przekazana zostanie klubom w formie dotacji na ich działalność statutową. Dzięki temu mamy w gminie Piaseczno aż 4,5 tysiąca zawodników zrzeszonych w 31 klubach reprezentujących aż 18 różnych dyscyplin sportowych. Stale modernizujemy zaplecze sportowe, każdego roku wyposażając chociażby w kolejne elementy obiekt Stadionu Miejskiego, na którym się znajdujemy. By wspomnieć tylko najbardziej spektakularne inwestycje, wymienię powstającą już nową halę sportową w Złotogłosie, czy budowę nowego Centrum Sportu przy ulicy Chyliczkowskiej, gdzie trwa właśnie konkurs architektoniczny na projekt nowego basenu. Piaseczno to też miejsce wielu imprez i wydarzeń o charakterze sportowym. Co cieszy, w dużej mierze są to propozycje o charakterze masowym, które angażują wielu naszych mieszkańców i są alternatywą na aktywne spędzenie czasu. Mamy m.in. 10 imprez biegowych, jak choćby Mila Konstytucyjna, Piaseczyńska Piątka, Frog Race czy Bieg Złotych Liści, ale także imprezy rowerowe. Mazowia Maraton, są maratony memoriały upamiętniające ważne postacie historii piaseczyńskiego sportu, jak chociażby memoriał Lecha Abramowicza, Sławomira Rosłona czy Walentego Kazówka. Mamy liczne turnieje zarówno sztuki walki, pływania, jak i dyscyplin zespołowych, piłki nożnej, ręcznej, siatkówki czy koszykówki. Jest też wiele propozycji rekreacyjnych dla mieszkańców, jak night skating, ćwiczenia gimnastyczne czy nordic walking. Na dzisiejszą galę zaprosiliśmy wyróżniających się sportowców, trenerów i działaczy, którzy otrzymają od nas wyróżnienia. Z przyczyn organizacyjnych związanych z jednej strony z przedłużaniem się w tym roku procedury przyznania stypendiów sportowych, ale z drugiej strony mając na uwadze, że zdecydowaliśmy się przyznać stypendia wyjątkowo dużej ilości zawodników, a chcemy je wyróżnić w sposób szczególny, postanowiliśmy, że uroczyste wręczenie stypendiów nastąpi na specjalnie dedykowanym spotkaniu, którego stypendyści będą głównymi bohaterami. Przechodząc do kolejnych punktów dzisiejszego spotkania, życzę Państwu samych pozytywnych emocji, dobrej zabawy oraz sukcesów sportowych i prywatnych w 2020 roku. Oby dla piaseczyńskiego sportu rok ten był tak udany, jak poprzedni. Życzę miłego wieczoru. Szanowni Państwo, rozpoczynamy rozdawanie nagród od pierwszej kategorii. Nadzieja sportowa. Za wyjątkowe osiągnięcia sportowe w roku 2019 wyróżnienia wręczy pierwszy zastępca burmistrza, pani Hanna Kułakowska-Michałka. I jako pierwszych na scenie zobaczymy zawodników klubu sportowego Grawitacja. Zapraszamy Emilka Borek, Julia Decyk, Manuela Ostachowska, Wiktoria Wiśniewska, Natalia Zagórska oraz Amelia Maksimowa. To drużyna tańca sportowego. Bardzo zdolne, młode zawodniczki, które w 2019 roku rozpoczęły swoją przygodę z tańcem, odnosząc spektakularne sukcesy. Uzyskały pierwsze miejsce oraz tytuł krajowego mistrza International Dance Organization w kategorii małej grupy Disco Dance. Wielkie brawa do tych naszych nadziei. Bardzo prosimy, aby kolejni nagradzani nie schodzili ze sceny, tylko pozostali z nami na scenie do końca kolejnych kategorii, abyśmy mogli zrobić wspólne zdjęcie. Teraz zapraszam Adama Bachmana, KSX Fight Piaseczno, kategoria kickboxing. Zajął drugie miejsce w Pucharze Polskiej Kadetów Młodszych kickboxingu Point Fight oraz trzecie miejsce na Mistrzostwach Polskich Kadetów Młodszych. Kolejna nasza nadzieja sportowa to Szymon Sozoniuk, UKS Bushi Team Karate. Zapraszamy Szymona, jeśli jest. Jest? Nie, w zastępstwie mama, dobrze.
Szymon otrzymał pierwsze miejsce w otwartych mistrzostwach Wielkopolski, pierwsze na czwartych międzynarodowym turnieju karate Kyokushin oraz pierwsze na 11. ogólnopolskim turnieju karate. W imieniu Szymona nagrodę odebrała mama. Julian Przybiura, UKS Żółgowik i Jama. Trzykrotnie zajął pierwsze miejsce na Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży oraz na międzynarodowym turnieju judo oraz na Ikizama Cup o Puchar Burmistrza Miasteczno. Julian Przybiura. Wielkie brawa. Kolejna osoba wyróżniona i nasza nadzieja to Filip Lewczyk, KOS Komandos, narciarstwo. Jest Filip? Chodź do nas, Filip. W 2019 roku zdobył pierwsze miejsce na mazowieckich zawodach olimpiad specjalnych w narciarstwie, drugie miejsce w powiatowym turnieju tenisa stołowego o Puchar Starosty oraz drugie miejsce w integracyjnych zawodach w narciarstwie alpejskim. Filip Lewczyk. I zapraszamy Piotra Kaszubę, LKS Wiktoria Głosków. Piłka nożna. Uzyskał tytuł najlepszego bramkarza na turnieju rocznika 2012, trzecie miejsce drużynowo na turnieju rocznika 2012 oraz wyróżnienie dla zawodnika w turnieju Mini Liga Mistrzów. Piotr Kaszubik. A my do nas zapraszamy Leszka Trettera, UKS Piątka Piaseczno, Zapasy. Chodź Leszku do nas. Uzyskał pierwsze miejsce na Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieżowej oraz pierwsze wojewódzkiej lidze młodzieżowych i dzieci. Zdobył brązowy medal podczas Międzynarodowego Pucharu Polski. Wielkie brawa oczywiście. I zapraszamy Elżbietę Szymańską, KS Olimpik Piaseczno, kolarstwo przełajowe. Kolejna wyróżniona, nagrodzona osoba to Jakub Gołąbek, Akademia Siatkówki Tomasza Wójtowicza. Na Mistrzostwach Mazowsza w siatkówce uzyskał trzecie miejsce oraz został powołany do kadry Mazowsza w kategorii młodzików. Jak ktoś, proszę Państwa, chciał rosnąć, powiem Państwu, bo znam człowieka, to jest 2007 rocznik. Jak ktoś chciał rosnąć, to zapraszamy na siatkówkę. Jakub Gołąbek. Zapraszamy Julię Komnatę, Akademia Tańca PASO, taniec sportowy. Młoda zawodniczka, która w 2019 roku stawała na podium, zajmując pierwsze i drugie miejsce w zawodach o Mistrzostwo Polski WADF, Polish Open Championship 2019 WADF World Dance Championship. Julia Komnata. A do nas zapraszamy kolejnego zawodnika. Będzie nim Benjamin Dziewguć, MKS Piaseczno, dyscyplina pływanie. Na letnich mistrzostwach Polski juniorów zajął czwarte i piąte miejsce oraz podczas Arena Grand Prix Puchar Polski zajął pierwsze miejsce w pływaniu na 50 i 100 metrów. Benjamin Dziewguć. Marcel Krawczyk, LKS Sparta Jaskarzew, piłka nożna. Młody, utalentowany zawodnik przyczynił się do awansu drużyny. Gra i trenuje z chłopcami starszymi. Podczas rozgrywek MZPN w czwartej lidze okręgowej wraz z drużyną zajęli pierwsze miejsce i awansowali do trzeciej ligi. Marcel Krawczyk. A my zapraszamy do nas Kacpra Szatanka, Stowarzyszenie Dialogu Społecznego, dyscyplina kickboxing. Mamy Kacpra? Chodź do nas. Zajął pierwsze miejsce w konkurencji live na zunifikowanych mistrzostwach świata, drugie miejsce w kickboxingu w konkurencji Point Fighting podczas zawodów o Puchar Europy oraz drugie miejsce na mistrzostwach Polski. Kacper Szatanek. Wiktor Sen, Stowarzyszenie KS Wiktoria Józef Osław, piłka ręczna. Kolejny młody zawodnik, który w 2019 roku zakwalifikował się do Szkoły Mistrzostwa Sportowego, powołany do kadry Polski Juniorów. Wiktor Sen. Zapraszam. I kolejna nagrodzona osoba to Gabriel Ciesielski, LKS Perła Złotogłos, piłka ręczna. Wyróżniający się talentem zawodnik, który wywalczył pierwsze miejsce w swojej lidze i prawo do udziału w barażach o pierwsze miejsce. Gabriel Ciesielski. Oliwie Rosiński,
MKS Piaseczna, piłka nożna. Jeden z najzdolniejszych młodych zawodników w kategorii 16. Walczył awans w tej kategorii do Ekstraligi MZPN na 8 najlepszych zespołów w swoim roczniku na Mazowszu. Oliwier Ośliński, MKS Piaseczna. Wielkie brawa, i to jest ten moment, kiedy możemy robić zdjęcia, czyli minuta dla fotoreporterów. Nasze sportowe nadzieje. Szkoła podstawowa numer 5, Piaseczna. I zapraszamy do nas Dariusza Nowaka, dyrektora szkoły podstawowej numer 5, Piaseczna. Kategoria klub sportowy. Współzawodnictwo systemu sportu młodzieżowego w 2019 roku. I tu zaczniemy od trzeciego miejsca. Na trzecim miejscu KS X-Fight Piaseczno. 47 punktów. Miejsce drugie. Lustrójka Piaseczno. 49 punktów. 870 miejsce. I na pierwszym miejscu MUX Piaseczno. 57 punktów i 726 miejsce w Polsce. Wielkie brawa. Gmina Piaseczna w 2019 roku na 881 gmin zajęła 49 miejsce. A powiat piaseczyński przede wszystkim dzięki gminie Piaseczno na 366 stowarzyszeń klasyfikowanych w systemie zajął 48 lokat. Wielkie brawa kochani dla naszych. Jeszcze wspomnieć o stypendystach, bo tego nie powiedziałam. W tym roku burmistrz miasta i gminy Piaseczna Daniel Butkiewicz przyznał 52 stypendia, 10 dyscyplin i 3 wiodące dyscypliny w naszej gminie. To jest lekka atletyka, kickboxing i taniec. Ale również pozostałe dyscypliny koszykówka, kolarstwo, łucznictwo, karate, badminton, szachy czy judo. To są dyscypliny, w których zawodnicy mieli tak wysokie osiągnięcia, że otrzymają stypendium burmistrza miasta i gminy Piaseczno. Szanowni Państwo, ja już pozwolę sobie zejść ze sceny i chciałam się z Państwem pożegnać, gdyż czekają nas jeszcze dzisiaj wspólnie z Robertem obowiązki. Nie będziemy mogli zostać do końca tej gali, ale mamy nadzieję, że będziecie Państwo dobrze bawili. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Działam sportowy przeglądu piaseczyńskiego. Z dużym zaangażowaniem interesuje się sportem na terenie naszej gminy. Jeżeli nie mamy przedstawiciela Przeglądu Piaseczyńskiego, to zapraszamy drugą osobę wyróżnioną. Tym razem będzie to Piotr Sikorczyński, organizator gali Piaseczno Fight Night 2019, organizator turnieju Piaseczno Open Kickboxing. Kolejna osoba to Mariusz Niziołek, organizator cyklu turniejów dla dzieci i kadetów kickboxingu. Kolejna osoba to Olga Szkomarska, organizatorka zawodów w narciarstwie zjazdowym i biegowym, zaangażowana w opiekę nad uczniami i zawodnikami w czasie treningów i zawodów. Zapraszamy panią Katarzynę Malinowską. Sprawuje opiekę nad dziećmi w czasie zawodów narciarskich oraz pływackich, a także podczas mazowieckich olimpiad specjalnych. Kolejna osoba to Dawid Langowski. Oddany i zaangażowany sekretarz dba o każdy szczegół w biurokracji i dokumentacji sportowej. Janusz Gągała, członek zarządu ŁKS Wiktoria. A my zapraszamy na scenę panią Violettę Urban. Od 4 lat prężnie rozwija grupę Prezes. Wprowadzone usprawnienia przyczyniły się do ogromnych sukcesów w sekcji zapaśniczej oraz karate. Dba o pozytywny wizerunek klubu, łączy pasję pracy z działalnością sekcji sportowej. Pani Violetta Urban, UKS Piątka. Ewa Jabłońska, MKS Piaseczno Pływanie. Członek zarządu MKS Piaseczno w 2019 roku współpracowała przy organizacji Grand Prix Piaseczna oraz imprez integracyjnych klubu. Zaangażowany rodzic od wielu lat wspiera piaseczyńską sekcję pływania. Pani Ewa Jabłońska. Kolejna wyróżniona osoba to również kobieta, pani Iwona Wróbel, MKS Piaseczno Pływanie. W pełni oddany i zaangażowany działacz sportowy sprawujący społecznie funkcję prezesa i sekretarza klubu.
prowadzi sprawy organizacyjne związane z ewidencją, kartoteką i sprawami finansowymi sekcji pływania klubu pani Iwona Gruber. Arkadiusz Durka, AS Olimpii Piaseczną, prezes klubu, bardzo zaangażowany w pracę na rzecz klubu oraz dbałość o rozwój sekcji holarstwa. Arkadiusz Durka. I kolejna osoba to pan Robert Pazdrowski, KS Olimpik Piaseczną. Jako członek zarządu aktywnie działa na rzecz rozwoju holarstwa w klubie. Pan Robert Pazdrowski. Arkadiusz Młowacki, Akademia Siatkówki Tomasza Wójtowicza. Organizator turniejów eliminacyjnych oraz finałowych w kategorii dwójki, trójki i czwórki chłopców. Arkadiusz Głowacki. I kolejna wyróżniona osoba to pani Beata Tomaszewska, LKS Trójka Piaseczno-Kolarstwo, skarbnik. Społecznie prowadzi wszystkie rozliczenia klubu, dba o racjonalne wydatki finansowe, tak aby zawodnicy mogli spełniać swoje sportowe marzenia. Pani Beata Tomaszewska. Sławomir Miazga, Ludowy Klub Sportowy Trójka, wykazał bardzo duże zainteresowanie i troskę potrzebami klubu. Organizuje działania na rzecz klubu pan Sławomir Miazga. Pan Wiesław Karadowski, kondycja piaseczna. Kochani, każdy z nas, kto kiedykolwiek miał do czynienia ze sportem i z lekką atletyką w mieście, na pewno wie, czym zajmuje się na co dzień Wiesław Karadowski. Proszę od razu panią Renatę Karadowską zaprosić, która a dzielnie, w tym samym klubie. A dzielnie sekunduje mojego żona, a właściwie nie wiem, kto komu sekunduje, ale są takim małżeństwem, bez którego to miasto na pewno by się nie rozbiegało. Pani Renata Karadowska, zapraszam. Kolejna wyróżniona osoba to pani Małgorzata Wołejszo, SRS Kondycja Piaseczną. Głównym Stowarzyszenia Rekreacyjno-Sportowego jest upowszechnianie i popularyzacja szeroko rozumianej aktywności sportowej, zdrowego stylu życia wśród mieszkańców regionu. Tym się zajmuje pani Małgorzata Wołejszo. Organizuje takie biegi jak Piaseczyńska Mila Konstytucyjna, Piaseczyńska Piątka, Maraton Sztafet, Powiaty Piaseczyńskiego, bieg Frograce, biegi Złotych Liści Ogólnopolskiego Programu Lekkoatletyka dla każdego. Wielkie brawo jeszcze. Józef Kuta, LKS Perła Złotogłos. Społeczna praca na rzecz rozwoju klubu oraz pełne przygotowanie konserwacji i przygotowanie obiektu. Tym zajmuje się pan Józef Kuta. Kolejna osoba, pan Władysław Leśniak, LKS Perła Złotogłos. Społeczna praca na rzecz rozwoju klubu. Dba o konserwację i przygotowanie obiektu, pan Władysław Leśniak. Jarosław Dudwiniak, LKS Piaseczna. Przygotowanie programu certyfikacji PZPN, w wyniku której klub LKS Piaseczna otrzymał złotą gwiazdę. Kolejna osoba to Piotr Bąkowski, Stowarzyszenie Dialogu Społecznego. Piotr Bąkowski to autor treningów pod marką Bąkowski Fight Club. Założyciel akcji spotkań Łączy Nas Sport, Nie Narkotyki. Organizator wyjazdów sportowych, zgrupowań, obozów i szkoły. Piotr Bąkowski. Maciej Chojnicki, UKS Return Piaseczny. Za organizację Grand Prix Piaseczna w tenisie stołowym amatorów oraz popularyzację tenisa w gminie Piaseczno. Pan Maciej Chojnicki. Zapraszamy kolejną, już ostatnią wyróżnioną w tej kategorii osobę. Jest nim pan Dariusz Żybrzycki, KS Raura Chylice. Popularyzator tenisa stołowego w Piasecznie wśród dzieci i dorosłych. Organizator cyklu Grand Prix Piaseczno w tenisie stołowym na ponad 550 uczestników. Dariusz Różycki.
Zapraszamy przewodniczącego Rady Miejskiej w Piasecznie pana Piotra Obłozę i prosimy o wręczenie wyróżnień w kategorii sponsor za rok 2019. A pierwszą osobą wyróżnioną w tej kategorii jest pan Maciej Grochmal, dyrektor Decathlon Piaseczno. Jest na... Maciej Grochmal jako dyrektor sklepu Decathlon Piaseczno interesuje się sportem na terenie naszej gminy. W 2019 roku nawiązał współpracę z klubem sportowym Grawitacja, który to właśnie klub sportowy nominował pana Macieja. Łukasz Kazerkiewicz, firma Wołudki, spółka ZO, KSX Fight Piaseczno. Za cykliczną pomoc przy organizacji turniejów dla dzieci i kadetów w sekcji kickboxingu. A my zapraszamy teraz trzech panów na scenie, jako że będą to przedstawiciele PDF Architekci Studio 2. Nagrodzeni zostali pan Przemysław Wielątek, Jacek Ciećwierz oraz Ryszard Strudzik, a nominował ich X-Fight Piaseczną. Przemysław Wielątek, Jacek Ciećwierz i Ryszard Strudzik. Janusz Górniewicz, firma Kenys EU, MKS Piaseczno. Pływanie. Sponsor nagród rzeczowych dla zawodników podczas zawodów Grand Prix Piaseczno, jak również zaangażowany kibic klubu, pan Janusz Górniewicz. Kolejna wyróżniona osoba to pan Paweł Rosłaniec. Za zaangażowanie i wsparcie finansowe, za zakup sprzętu sportowego, wspieranie inicjatyw, obozów sportowych oraz drużyny seniorskiej, a nominował pana Pawła LKS Wiktoria Głosków. Pan Paweł Rosłaniec. Pan Grzegorz Kroc, firma Koncept, którego nominuje KS Hubertus z Zalesia Górnego, jako sponsor sekcji badmintonowej oraz tanecznej, wierny kibic i działacz tego szkolenia. Grzegorz Kroc. I w imieniu pana Grzegorza rozumiem, że Stanisław Szczyciński, prezes Hubertusa. Teraz zapraszamy na scenę panią Iwonę i Grzegorza Ondrę, nominowanych przez KS Olimpik Piaseczno za finansowe, logistyczne i organizacyjne wsparcie działalności sekcji kolarskiej KS Olimpik. Państwo Iwona oraz Grzegorz Ondra. Pan Piotr Kowalnik, LKS Jedność. Za wsparcie klubu poprzez ufundowanie programu szkoleń dla trenerów Cover Coaching. Pan Piotr Kowalnik. I kolejna osoba to pan Stanisław Wójcik z firmy Stawo, nominowany przez KS Olimpik Piaseczno za wsparcie finansowe na rzecz kolarskiej sekcji klubu sportowego Olimpik. Pan Stanisław Wójcik. Pan Jacek Brzeski, firma Centrosa, UKS Return Piaseczno. Za wsparcie klubu poprzez ufundowanie programu szkoleń dla trenerów Cover Coaching, jak również za wsparcie organizacyjne, logistyczne oraz finansowe. Fundator nagród podczas Grand Prix Piaseczna w tenisie stołowym, pan Jacek Brzeski. I kolejna osoba to pan Marek Trojanowski z Stowarzyszenia Dialogu Społecznego za finansowe, logistyczne i organizacyjne wsparcie klubu oraz cykliczną pomoc przy organizacji wyjazdów, zajęć i obozów. Pan Marek Trojanowski. Pan Mariusz Zaremba, firma Dazar, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KS Olimpik. Kolarstwo w Piasecznie. Za wsparcie finansowe na rzecz sekcji kolarskiej klubu sportowego Olimpik Piaseczny. Pan Dariusz Zaremba. Kolejna osoba wyróżniona to pan Piotr Gołąbek, Alaska, systemy uznaniania wody. Andrzej Szkudarek, nominowany przez Lux Trójka Piaseczno, sponsor klubu sportowego, fundator profesjonalnego samochodu dla kolarzy. Pan Andrzej Szkudarek. Pan Tadeusz Kornacki, Elektroinsta Serwis, nominowany przez Lux Trójkę Piaseczno, sponsor klubu sportowego, fundator profesjonalnego busa serwisowego, Tadeusz Kornacki. Pan Henryk
Kruszczak Box Service, SRS Kondycja Piaseczna oraz KS Gosirki Piaseczno, darczyńca wielu imprez biegowych w gminie Piaseczno, organizowanych przez Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe Kondycja. Pan Henryk Kuluszka. Kolejna osoba wyróżniona, nagrodzona to pan Krzysztof Roszak, producent rękawic bramkarskich KR Sport, nominowany przez RKS Perłę Złotogłos za wsparcie finansowe i rzeczowe zawodników klubu, cykliczne wsparcie i współpracę z klubem. Pan Krzysztof Roszak. Zapraszamy przedstawiciela firmy Unimax S.A., nominowany przez MKS Piaseczno, piłka nożna, za wsparcie finansowo-rzeczowe zawodników rocznika 2003. Przedstawiciel firmy Unimax. I kolejni nominowani, kolejni nagrodzeni to Shanghai Express, nominowany przez MKS Piaseczno, piłka nożna, za zaangażowanie i wsparcie finansowe drużyny seniorów. Shanghai Express. Sphinx Polska S.A. MKS Piaseczno, piłka nożna oczywiście, za zaangażowanie i wsparcie finansowe drużyny seniorów. Zapraszamy przedstawiciela firmy Sphinx Polska S.A. Kolejna osoba nagrodzona to pan Maciej Dybowski, firma KMR, a nominowany przez MKS Piaseczno, piłka nożna, za wsparcie finansowe rocznika 2003. Pan Maciej Dybowski. Fakerman Polska, Gosir Piaseczny, sponsor tytularny memoriału Emanuela Koczywy w piłce nożnej dzieci. Od ponad 15 lat zaangażowany w organizację tego turnieju. I ostatnia firma nagrodzona, nominowana i nagrodzona to Laboratorium Kosmetyczne dr Ireny Ewis, sponsora memoriału Stowarzyszenia, memoriału Sławomira Wysłona w Lekki Atletyce. Bardzo zaangażowany w rozwój i promowanie tej dyscypliny gminy Piaseczno. Laboratorium Kosmetyczne dr Ireny Ewis. I teraz to jest ten moment, kiedy robię zdjęcia. A my zapraszamy panią Ewelinę Wójcik, radną Rady Miejskiej w Piasecznie i prosimy o wręczenie nagrod oraz wyróżnień w kategorii trener w roku 2019. A jako pierwszą na scenę zapraszam panią Aleksandrę Ryczywolską, Klub Sportowy Grawitacja Piaseczno. Pracuje z młodymi adeptami sztuki tanecznej. W 2019 roku odniosła pierwsze sukcesy jako instruktor. Jej podopieczni zdobyli medale na Mistrzostwach Świata oraz na Mistrzostwach Polski. Wielkie brawo, Aleksandra Ryczywolska. Pani Urszula Strzeszek. Zawodnicy przygotowani przez panią Urszulę w 2019 roku osiągnęli pierwsze miejsca i tytuły Mistrzów Świata w tańcu sportowym w kategoriach Disco Dance Solo, Duo Junior, Adult, Dance Show, Disco Freestyle, Duo Junior i wiele innych. Pani Urszula Strzeszyn. I kolejny znany trener w naszym mieście, Marcin Pałuba, Klub Sportowy X-Fight Piaseczno. Utytułowany trener po raz kolejny sięga wraz ze swoimi zawodnikami po trofea. W 2019 roku wywalczył pierwsze miejsce o Puchar Świata Kadetów Młodszych w Budapeszcie, drugie miejsce Mistrzostw Europy Juniorów Gior oraz trzecie miejsce Mistrzostw Europy Kadetów Starszych. Krzysztof Markowski, UKS Bushi Team, Karate Kyokushin. Utytułowany trener, w 2019 roku jego zawodnicy zdobyli pierwsze miejsce w Pucharze Polski, drugie miejsce na Mistrzostwach Polski Seniorów oraz trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych. Pan Krzysztof Markowski. A my zapraszamy pana Pawła Solińskiego, Klub Sportowy Hubertus Zalesie Górne. Bardzo doświadczony i utytułowany trener ucznictwa. Dzięki jego doświadczeniu nasi zawodnicy zaczęli osiągać sukcesy na zawodach ogólnopolskich. Pan Paweł Soliński. Stanisław Szczyciński. Pani Katarzyna Garbacka, KS Hubertus Zalesie Górne. W 2019 roku jej podopieczna zdobyła srebrny medal na indywidualnych mistrzostwach Polski Młodzików w grze podwójnej. Kolejne dwa srebrne medale w konkurencji juniorów.
pani Katarzyna Garbacka. Kolejna wyróżniona osoba to pan Zbigniew Matraszek, Stowarzyszenie Klub Sportowy Wiktoria Piaseczna. Trener 3 grup wychowanków w piłce ręcznej oraz kadrowiczki Polski. Zbigniew Matraszek. Pan Krzysztof Makciarz, UKS Piątka Piaseczna, karate. W 2019 roku przeszkolił 110 uczniów zainteresowanych karate olimpijskim. Jedna z jego wychowanek została powołana do kadry Polski w Unii Karate WKF. Pan Krzysztof Makciarz. Kolejna wyróżniona osoba to pan Paweł Karbowski, UKS Piątka Piaseczna, Zapasy. Kategorii trener otrzymał pierwsze miejsce Perły Mazowsza jako trener. Wychowankowie klubu z Piaseczna wywalczyli z nim łącznie 16 medali, 10 brązowych, 3 srebrne, 3 złote oraz 3 piąte miejsca. W klasyfikacji drużynowej udało się zdobyć trzecie miejsce pan Paweł Karbowski. Pani Małgorzata Michalska, MKS Piaseczno, pływanie. Kolejna nagrodzona osoba to pan Piotr Tomaszewski, KS Olimpik Piaseczno. Utytułowany trener, osiąga bardzo dobre wyniki w pracy z młodzieżą. Pierwsze i drugie miejsce w międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików oraz piąte miejsce w mistrzostwach Polski w Przełajach. Pan Piotr Tomaszewski. Pan Robert Wójtowicz, Akademia Siatkówki Tomasza Wójtowicza. Trener kadry Mazowsza, chłopców z rocznika 2007. Zdobyli trzecie i czwarte miejsce w Mistrzostwach Mazowsza w mini siatkówce. Pan Robert Wójtowicz. Kolejna osoba to pan Paweł Tomaszewski, Lux Trójka Piaseczno. Wychowawca medalistów Mistrzostw Polski w kolarstwie torowym. Jego zawodnicy wystartowali w Mistrzostwach Ogólnopolskich Olimpiady Młodzieży. Paweł Tomaszewski. I kolejna osoba to pani Agata Kozioł, Akademia Tańca PASO. Zawodnicy trenujący z panią Agatą startują na Mistrzostwach Europy Dance Championship, zajmując pierwsze miejsca na Mistrzostwach Świata, pierwsze i drugie miejsca oraz na Mistrzostwach Polski, zajmując również wysokie lokaty. Pani Agata Kozioł. Pan Piotr Czapowski, MKS Piaseczna, piłka nożna. Trener, który wraz ze swoją drużyną U18 awansował w 2019 roku do Ekstraligi MZPN. Znajdują się pośród 8 najlepszych zespołów na Mazowszu. Pan Piotr Czachowski. Kolejna nagrodzona osoba to pan Mateusz Nagnicki, MKS Piaseczno, piłka nożna. Trener, który wraz ze swoją drużyną U17 awansował w 2019 roku do Ekstraligi MZPN. Znajdują się pośród 8 najlepszych zespołów na Mazowszu. Pan Mateusz Naklicki. Daniel Marczycki, MKS Piaseczno, piłka nożna. Trener, który wraz ze swoją drużyną U16 awansował w 2019 roku do Ekstraligi MZPN. Znajduje się pośród 8 najlepszych zespołów na Mazowszu. Kolejna osoba to pan Łukasz Jesionowski ze Stowarzyszenia Dialogu Społecznego. Utytułowany trener, w 2019 jego zawodnicy na międzynarodowym turnieju Bohemia Open zdobywają złote i brązowe medale. Pan Łukasz Jesionowski. Pan Dariusz Kluszczyński, KOS Komando z Piaseczny. Założyciel stowarzyszenia oddany na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Inicjator zawodów sportowych na terenie gminy Piaseczno oraz mazowieckich olimpiad specjalnych. Mentor i opiekun dzieci z dysfunkcjami intelektualnymi, służący wsparciem i motywacją. Pan Dariusz Kluszczyński. KOS Komando z Piaseczny. I zapraszamy do nas pana Szymona Polaszka, UKS Letun Piaseczno. Pasjonat tenisa stołowego, który w młodości zdobywał medale Mistrzostw Polski w kategoriach młodzieżowych. Ma za sobą występy w reprezentacji Polski juniorów oraz wiele sezonów rozrywkowych w rozrywkach pierwszej ligi. Pan Szymon Polaszek. Mamy jeszcze 4 wyróżnienia w kategorii trenerskiej, a pierwszą z nich jest Michał Ambrosik, LKS Wiktoria Głosków. Trzecie miejsce na turnieju rocznika 2012 oraz turnieju ulicy Mistrzów
a także czwarte miejsce w piłce nożnej na turnieju rocznika 2010. Pan Michał Ambrozik i wyróżnienie w kategorii trener. I kolejna osoba wyróżniona w tej kategorii to pan Adam Piotrowski, LKS Perła Złotogłos. Pan Mateusz Małny, LKS Perła Złotogłos, trener rocznika 2012-2013. W 2019 roku zdobył wraz ze swoją drużyną pierwsze miejsce w lidze. Pan Mateusz Małny. Jest nią pan Michał Wielogórski, LKS Jedność Żabieniec. Trener młodych zawodników powołanych do kadry Mazowsza. Z debiutem w roli kapitana kadry Mazowsza. Przygotowana przez niego zawodniczka rozegrała kolejny mecz w kadrze, po raz pierwszy zakładając kapitańską opaskę. Pan Michał Wielogórski. Jeszcze raz wielkie brawa dla wszystkich trenerów nagrodzonych i wyróżnionych. I chwila dla fotografów. A przed nami kolejna kategoria. A poprosimy o wręczenie nagród w kategorii zawodnik wyróżnienie za rok 2019. I pierwszą osobą wyróżnioną jest Gustaw Wielądek, klub sportowy X-Fight Piaseczna. Krystian Kalmus, UKS Bushi Team, zdobył drugie miejsce w Pucharze Polski, drugie miejsce na IKO Olsztyn Cup w karate Kyokushin oraz drugie miejsce na IKO Polish Open. Krystian Kalmus. I kolejna wyróżniona osoba to Igor Borowski, UKS Judo Ikizama. Zdobywca srebrnego medalu na ogólnopolskim turnieju Panda Cup Judo, drugie miejsce na 13. turnieju Judo Kuźnia Młodych Talentów oraz trzecie na WOM Otwartych Mistrzostwach. Igor Borowski. Marek Maja, UKS Arm Fight. Złoty i srebrny medal na 19. Mistrzostwach Polski na lewą i prawą rękę. W 20. Pucharze Polski zdobył kolejne pierwsze i drugie miejsce w kategorii plus 105 kg. Lewa i prawa ręka. W Pucharze Świata World Cup 5. miejsce. Marek Maja. I kolejna osoba wyróżniona to Kacper Żądałek, KOS Komandos. Złoty i brązowy medal na mazowieckich zawodach olimpiad specjalnych w pływaniu. Srebrny medal na mazowieckich zawodach olimpiad specjalnych w narciarstwie zjazdowym. Brązowy medal na Mistrzostwach Polskich w narciarstwie zjazdowym olimpiad specjalnych. Kacper Żądałek. Żądełek, przepraszam najmocniej. Kacper Żądełek. KOS Komandos. Maciej Madajewski, UKS Piątka Piaseczna, karate. Srebrny medal na Grand Prix Mazowia, karate UKF. Brązowy medal na Pucharze Polski, Polskiej Unii Karate oraz brązowy medal dla Mazowieckiej Lidze Karate UKF. Maciej Madajewski. Kolejna osoba wyróżniona to Stanisław Kretter, UKS Piątka Piaseczno Zapasy. Aleksandra Bałda, MKS Piaseczno Pływanie. Utytułowana zawodniczka w pływaniu na 150 metrów stylem klasycznym. Drugie i trzecie miejsce na Pucharze Polski. Aleksandra Bałda. Kolejna wyróżniona osoba to Karol Cichomski, klub sportowy Olimpik Piaseczno. Zdobył pierwsze i drugie miejsce w kolarstwie torowym na międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików. Karol Cichomski. Jan Miaska, klub strójno piaseczny. Na mistrzostwach Polski w kolarstwie torowym zdobył srebrny medal. Jan Miaska. Zapraszamy kolejną osobę, będzie to Jakub Kamiński, lub strójka piaseczna. Zdobył pierwsze miejsce na Mistrzostwach Polski w kolarstwie szosowym oraz drugie miejsce na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży i drugie na Mistrzostwach Polski w kolarstwie torowym. Jakub Kamiński. Olga Tymińska, Akademia Tańca Paso. Na Mistrzostwach Europy zdobyła 9 medali. Na Mistrzostwach Polski zdobyła 15 złotych i 2 srebrne medale oraz na Mistrzostwach Świata WADF World Dance Championship zajęła kolejne miejsce na podium. Olga Tymińska. Kolejna wyróżniona osoba to Michał Redzisz, klub sportowy Laura Chylice. Podczas indywidualnych Mistrzostw Polski w szachach szybkich zdobył 3 miejsce, a w drużynowych Mistrzostwach Europy Juniorów w szachach szybkich zajął 8 miejsce. Michał Redzisz.
Igor Kowalski, KS Laura Chylica. W 2019 roku zdobył 3 brązowe medale na indywidualnych mistrzostwach polskich juniorów w szachach. Igor Kowalski. A my na scenę zapraszamy Marię Ambroszkiewicz z Warszawskiego Klubu Kolarskiego. Zdobyła wicemistrzostwo Polski Szkółek Kolarskich, tytuł mistrza Warszawy i Mazowsza w kolarstwie MXT oraz tytuł mistrza Warszawy i Mazowsza w kolarstwie przełajowym. Maria Ambroszkiewicz. Jagoda Ostrowska, LKS Jedność Cieszawiedlic. Trzecie miejsce na Mistrzostwach Polskiej Kadry Wojewódzkich Kobiet U14. W 2019 roku została 11 razy powoływana na mecze kadry Mazowsza. Powołana na Letnią Akademię Młodych Orłów jako jedna z 80 zawodniczek z Polski. Jagoda Ostrowska. A my zapraszamy Karolinę Marciarz ze Stowarzyszenia Dialogu Społecznego. Zdobyła srebrny medal kickboxingu jako reprezentantka PFKB z unifikowanych mistrzostwach świata. Srebrny medal mistrzostw Polski oraz brązowy medal mistrzostw świata w kategorii kickflight. Karolina Marciarz. Marcel Kolega, klub wspinaczkowy Agama. Młody zawodnik, który w 2019 roku wspina się po Puchar Polski dzieci młodszych we wspinaczce sportowej. Pierwsze miejsce we wspinaczce sportowej Trójmój, trzecie miejsce Petsen Climbing Trophy na zawodach międzynarodowych pod patronatem IFSC. Marcel Kolega. Kolejna zawodniczka to Julia Krawczyk, koskomando z Piaseczną, zdobywczyni pierwszego miejsca na mazowieckich zawodach w pływaniu olimpiad specjalnych, drugiego miejsca na Mistrzostwach Polski w narciarstwie zjazdowym osób niepełnosprawnych oraz na mazowieckich zawodach w narciarstwie zjazdowym olimpiad specjalnych. Zajęła również drugie miejsce Julia Krawczyk. Maria Zofia Szczepaniak, Stowarzyszenie KS Wiktoria Piaseczna. W 2019 roku zajęła 5 miejsce na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w piłce ręcznej. Zuzanna Wiśniakowska, klub sportowy Gosirki Piaseczno, reprezentantka Mazowsza w piłce nożnej, wyróżniająca się zaangażowaniem w swoim roczniku. Zuzanna Wiśniakowska. Zapraszamy już ostatnią zawodniczkę. Będzie to Maria Mala, klub sportowy Metro Warszawa. Udział w Mistrzostwach Polski Młodziczek oraz trzecie miejsce na 48 zespołów i pierwsze miejsce w piłce siatkowej podczas Mistrzostw Mazowsza. Maria Mala, klub sportowy Metro Warszawa. I przepraszam, to nie była jednak ostatnia zawodniczka. Przed nami zawodnik Eryk Dudek-Ciołkiewicz. Podczas Mistrzostw Europy zajął pierwsze miejsce pośród 60 startujących. Eryk Dudek-Ciołkiewicz. A teraz o wręczenie nagród poprosimy przewodniczącego Rady Sportu Piasecznej, pana Szymona Kowalskiego. A pan Szymon będzie wręczał nagrody w kategorii zawodnik drużyny. Akademia Siatkówki Tomasza Wójtowicza, trójki chłopców. Drużyna Akademia Siatkówki imienia Tomasza Wójtowicza, mistrza świata i mistrza olimpijskiego, prowadzona przez jego syna Roberta Wójtowicza, reprezentanta Polski juniorów, a obecnie trenera kadry Mazowsza. Akademia posiada na terenie Piaseczna kilka prężnie działających grup w rocznikach 2011-2005, a jest to ponad setka dzieci. Wszystkie te drużyny są w czołówce Mazowsza. A jedna z drużyn w zeszłym roku zdobyła trzecie miejsce na Mazowszu, a w tym roku zdobyła już Puchar Mazowsza, do którego musiała rozegrać ponad 40 spotkań, aby dojść do finału. Ta trójka to Jakub Gołąbek, Rafał Nowak oraz Franciszek Opioła. I zapraszamy na scenę Natalię Szanowską, Kamila Berus, Gabrielę Grabowską, Zuzannę Uszyńską, Natalię Żak, Patrycję Dybowską oraz Natalię Kiszczuk. Mux Piaseczno-Koszykówka. W kategorii zawodnik nagroda za rok 2019
Szymon Kowalewski. I zapraszamy na scenę, wszyscy zostają. Zapraszamy na scenę Darię Nić Poruk, klub sportowy X-Fight Piaseczna. Złota medalistka na Mistrzostwach Polski Kadetów Młodszych, srebrna medalistka w Pucharze Polski Kadetów Młodszych, brązowy medal zdobyła również na Mistrzostwach Polski Kadetów Młodszych. Michał Kalus, UKS Bushi Team, zdobył pierwsze miejsce w Pucharze Polski w karate Kyokushin, złoty medal IKO Polish Open oraz drugie miejsce na 46. Mistrzostwach Polski Seniorów. Michał Kalus. I zapraszamy na scenę Magdalenę Łuczak, klub sportowy Hubertus w Zalesie Górne. Zdobyła srebrny medal na indywidualnych Mistrzostwach Młodzików w badmintonie. Proszę Państwa, brawa dla mistrzów Polski. Amelia Magdziarz, UKS Piątka Piaseczna, sekcja karate Shotokan. Srebrny medal na ogólnopolskim turnieju karate WKF Mazowia Cup, drugie miejsce Grand Prix Mazowia Karate oraz trzecie miejsce w Mazowieckiej Lice Karate WKF. Amelia Magdziarz. A my zapraszamy kolejnego zawodnika, będzie nim Damian Gawrych z KOS Komando z Piaseczną. Damian pozyskał pierwsze miejsce na mazowieckich zawodach pływackich olimpiad specjalnych na dystansie 50 metrów stylem dowolnym oraz w sztafecie, srebrny oraz brązowy medal na Mistrzostwach Polski w narciarstwie dla osób niepełnosprawnych. Damian Gawrych. Pierwsze miejsce w Pucharze Polski w zapasach, pierwsze w międzynarodowym turnieju o Puchar w Armii i Mazur oraz trzecie miejsce w Pucharze Polski Młodzików w zapasach. Członek kadry Mazowsza Młodzików, Antoni Kwetnika. Zapraszamy kolejną zawodniczkę, będzie nią Zuzanna Miszczak, Akademia Tanco Paso. Multimedalistka na European Artistic Dance Champions Mistrzostwa Polski oraz na World Dance Championship. Łącznie 20 medali za pierwsze i drugie miejsce. Zuzanna Miszczak. Radosław Kopyra, Stowarzyszenie Wiśniewskie. Srebrny medal na Mistrzostwach Polski Kadetów Starszych w kickboxingu. Trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski Kadetów Starszych. Piąte miejsce na Mistrzostwach Europy Kadetów Starszych. Radosław Kopyra. I kolejny zawodnik to Marek Hela, Stowarzyszenie Dialogu Społecznego. Zdobył złoty oraz srebrny medal na Mistrzostwach Świata Łącznie Mishi oraz brązowy na Międzynarodowym Pucharze Czech Bohemian Open. Marek Helak. Melania Makowska, KS Grawitacja. Zdobyła pierwsze miejsce i tytuł Mistrza Świata w tańcu sportowym. Trzecie miejsce Mistrzostwach Świata w tańcu sportowym. Pierwsze miejsce oraz tytuł Mistrza Polski w tańcu sportowym kategoria małe grupy Disco Dance. Melania Makowska. Sportowy Grawitacja. W 2019 roku uzyskała pierwsze miejsce i tytuł Mistrza Świata w tańcu sportowym, trzecie miejsce oraz tytuł Mistrza Świata w tańcu sportowym i pierwsze miejsce oraz tytuł Mistrza Polski w tańcu sportowym w kategorii małe grupy Disco Dance. Zuzanna Radomska. Szanowni Państwo, była to ostatnia kategoria podczas dzisiejszej gali, a o zakończenie i może dwa słowa poproszę pana Szymona Kowalewskiego. Dobry wieczór Państwu. Chciałbym serdecznie podziękować gminie Piaseczno za to, że tak nam wspiera sport w Piasecznie. Chcę też w imieniu pana burmistrza podziękować pani Kasi Kondraciuk i panu Markowi Frączowi za przygotowanie tej gali. Wielkie brawa dla nich. Gratuluję zawodnikom, gratuluję trenerom, gratuluję działaczom. I dziękujemy za wsparcie, bo w imieniu wszystkich klubów dziękujemy za wsparcie sponsorów. I miłego wieczoru. Mamy jeszcze jedno ogłoszenie, które prosiła nas pani Kasia z Gosiru. Mianowicie o tym, że w 2019 roku na terenie naszej gminy powstały nowe kluby. Wielkie brawa. Czyli widać rozwój
Powstały dwa nowe kluby łyżwiarskie, które osiągają już niemałe sukcesy. Na naszym lodowisku zostały rozegrane piąte otwarte Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w hokeju na lodzie, a w dniu jutrzejszym zapraszamy Państwa na pierwsze Mistrzostwa Polskich Amatorów w hokeju na lodzie. I tym zimowym, chociaż aura zupełnie na to nie wskazuje akcentem, zapraszamy Państwa na część nieoficjalną. I jeszcze raz wielkie brawa i oczywiście minutę dla fotoreporterów. My się jeszcze z Państwem nie rozstajemy. A dla Państwa grał będzie zespół Parasol.